under a body count of 5 or 10. Good luck. I don't know that they exist anymore in your age group. What? Not in America, no. Girls, in my opinion, nowadays are not, they're not loyal. They're all about freaking body counts. And my it's body disgusting. Count. I've been married twice. I have a body count of 3. Right? That should tell you something. I can't with these females nowadays. And I'll tell you this, I hear a lot of females say, you gotta treat me like a queen. Bitch, you gotta treat him like a queen, like a king, if you expect to get treated like a queen. That's a two-way fucking street. Dobra, może to jeszcze aż tak bardzo się nie tyczy Polski, bo to jest stricte o Ameryczce, że w Ameryce jest bardzo ciężko znaleźć czystą kobietę. Ale w Polsce, powiem ci tak, z moich obserwacji w Polsce też jest coraz więcej beztroskich babeczek, u których widać, że coś tam w rodzinie nie grało, skoro one tak bardzo straciły do siebie szacunek, że miej to na uwagę i to, ile ktoś miał partnerów seksualnych, jest bardzo ważne i nigdy tego nie lekceważ, bo nawet były kiedyś badania, że z każdym kolejnym partnerem jest 8% szans większych na rozwód, z każdym jednym, to wyobraź sobie, jak ma 10, no w głowie się to nie mieści. Więc jeżeli jesteś młody, to celuj wysoko. Ja toleruję max 3 buddy i to powinna być taka górna granica i tyle. Dawaj znać w komentarzu, co ty myślisz. Łapa, subik, no i do następnego.